Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o gadżetach w kuchni, które ułatwiają nam życie. To wcale nie musi być drogie, to mogą być naprawdę bardzo drobne rzeczy, które oszczędzają nam mnóstwo czasu w kuchni. Jeżeli jesteście zainteresowani takim typem filmików, to zapraszam. Zaczynamy. Jeżeli mnie znacie, to doskonale wiecie, że najważniejszy w kuchni dla mnie jest czas, szybkość przygotowywania potraw i staram się pomagać sobie i ułatwiać to życie i to gotowanie różnymi gadżetami, które sprawiają, że ten mój każdy projekt kulinarny trwa zdecydowanie krócej. Przygotowałam dla Was tutaj parę takich rzeczy, które można dostać w Ikei, w różnych sieciówkach, w różnych sklepach z gospodarstwem domowym, w TK Maxxie, w Tchibo, na bazarkach, bo to też są bardzo fajne miejsca, w których można znaleźć dużo ciekawych rzeczy w bardzo dobrych cenach. Takim pierwszym gadżetem, który polecam, są nożyczki do ziół. Ja to kiedyś dostałam od mojej mamy. Jak możecie zauważyć, są takie dość niestandardowe. Bardzo szybko można tym pokroić zioła, miętę, bazylię, rozmaryn. Przydatne, ostre, szybkie i nie jest wcale takie drogie, bo moja mama powiedziała, że to jest coś około 20 zł. To doskonale znacie, jest to taki mały mikserek z Ikei, ja to kupiłam 8 lat temu i nadal mi świetnie służy. Jeżeli lubicie kawę latte, a nie macie ekspresu, albo macie ekspres, nie wiem, popsuł Wam się, albo nie chce Wam się brudzić tego dozownika do mleka, to wystarczy, że podgrzejecie troszeczkę mleko, bo zimne się tak nie spieni i użyjecie tego małego mikserka. Nie wiem jak to nazwać, jak to jest nazwane w Ikei. Myślę, że cena może się troszeczkę różnić, ja to kupiłam chyba za 8 zł, ale nadal świetnie służy. Jest to bardzo fajny gadżet i tani. TK. Naprawdę często używam tego typu noży. Taki zestaw kupiłam w TK Maxxie. To są bardzo fajne noże do żłobienia, na przykład dyni, do wyjmowania pestek z melona. Robi się to błyskawicznie. Tak samo jak ten nożek do robienia kulek, jeżeli mam jakąś imprezę i chcemy fajnie to wszystko podać, to możemy zrobić takie kulki z arbuza, z melona, z ogórka, z cukinii, ze wszystkich rodzajów warzyw i owoców. No i tak samo na przykład, jeżeli chcecie zrobić jakiś deser, możecie też lody tym wyjąć. Taki pojemnik świetnie się sprawdza na przykład na przechowywanie cytryny. To też jest z Tchibo, jak wiecie, i zresztą gadałam z Wami nieraz o tym, że nasze mamy, dużo mam, bardzo lubi sklepy Tchibo i wynajduje tam różne takie gadżety, zresztą Tchibo jest z tego znane. Jest to ciekawa rzecz do przechowywania cebuli, cytryny. To się zamyka szczególnie w lato, nic tam tutaj nie przylatuje, tutaj cytryny, żadne muszki, cytrynówki i też to nie jest droga sprawa. Tarka do czosnku. Uważam, że najlepsze są te ruskie z bazaru, dlatego że one są nie do pokonania i nie do zepsucia. Jeżeli dużo pieczycie ciast, robicie śląskie gnioki, kopytka, leniwe, to się Wam zdecydowanie przyda. Jest to taki gadżet do przesiewania mąki z Ikei, też tania sprawa, która bardzo długo wytrzymuje. Myślę, że gdzieś tak kosztuje około 10 zł, ale bardzo fajnie i w szybki sposób można przygotować jakąś potrawę. Kolejna rzecz z Ikei, którą większość z Was może znać, jest taki przyrząd do krojenia jabłka. Tutaj kładziemy jabłko i kroimy, nasadzamy to i mamy pokrojone jabłko na części, a w środku ogryzek. Także też fajna sprawa, oszczędność czasu, jeżeli Wasze dzieci lub Wy lubicie jeść dużo jabłek pokrojonych na cząstki, to sprawdzi Wam to się idealnie. Rzecz, z której korzystam w kuchni codziennie, to jest taka silikonowa podstawka na łyżkę wazową, zwykłą. Zawsze to mam tutaj przy kuchni i kiedy robię zupę, odkładam tutaj wazę. Oczywiście najpierw nakładam ręcznik papierowy, bo nie chcę mi się tego co chwila zmywać. Ręcznik papierowy, wiadomo, że jest to rzecz nieodzowna w kuchni, absolutnie. Można to spokojnie umyć w zmywarce. Kiedyś miałam takie metalowe, to mi się w ogóle nie sprawdzało. Najlepsze jest to silikonowe. Taką deskę odkryłam stosunkowo niedawno w Pepco, kosztuje 3,50, ma różne kolory, więc możemy sobie je posegregować do chleba, do mięsa, do warzyw, owoców. Świetnie myje się w zmywarce, zajmuje bardzo mało miejsca i wiadomo, że taka deska jest niezbędnikiem w kuchni. Jeżeli mamy taką deskę drewnianą w kuchni, to często nie chce nam się jej wyciągać, nie chce nam się myć, rozwala się, bo trzeba ją odpowiednio impregnować i pielęgnować, także myślę, że taka deska za taką cenę jest rozwiązaniem perfekcyjnym. Codziennie piję ciepłą wodę z cytryną, więc dla mnie taka rzecz się bardzo dobrze w kuchni sprawdza i zaoszczędza czas, czy jeżeli dodajemy jakiś sok pomarańczowy do ciast, do różnych mięs, czy nawet jeżeli wyciskamy sobie sok rano, to świetnie się sprawdza i to można dostać w gospodarstwie domowym, w jakiejś tam hurtowni czy w jakimś sklepie zwykłym. Jeżeli dużo robicie babeczek, pieczecie, to myślę, że taka malutka foremka się Wam bardzo fajnie sprawdzi. Ona ma tutaj wiele otworów, silikonowe pojemniki na babeczki, które też oszczędzają pieniądze, czas, bo to się bardzo łatwo wszystko odchodzi. Ja to kupiłam też w TK Maxxie w dziale dziecięcym za chyba 25 zł, więc wydaje mi się, że to nie jest dużo i nawet na śniadanie można zrobić takie babeczki na słodko, na słono. Myślę, że to się bardzo przydaje. Przecież gałka do lodów bardzo przeze mnie niedoceniana, bo nie miałam długi czas w ogóle, nic takiego w swojej kuchni, ale stwierdziłam, że no jak tam przyszło kiedyś lato, że przyda mi się coś takiego. Bardzo fajna oszczędność czasowa. Zresztą ja kupiłam taką gałkę trochę droższą za 20 zł, bo wcześniej wszystko nakładałam łyżką, te łyżki mi się wykrzywiały i myślałam, że dostanę świra. A tutaj tak, raz, dwa, trzy i już mamy wszystko gotowe. Samo do ziemniaków, dopiero z kalafiora, do jakiegoś risotto, to można to fajnie podać. Także wielofunkcyjny gadżet, który jest pomocny w kuchni. Myślę, że otwieracza nie trzeba nikomu przedstawiać. Bardzo fajny gadżet, jeżeli lubicie miód. Na śniadanie na przykład croissant z miodem, jeżeli lubicie sobie oblać, to też oszczędza czas i nie brudzi tak tych ścianek dookoła. Można fajnie ten miód wyciągnąć łatwo, w łatwy sposób i przyjemnie sobie go zjeść. Jeden z moich ulubionych noży w kuchni, mały do obierania włoszczyzny. Moja mama to kupiła na bazarku pana z Rosji, który sprzedaje takie rzeczy i wszystko jest tam idealnie ostre. Nic nie trzeba ostrzyć, ja myję ten nóż w zmywarce i mam go bardzo, bardzo długo. Obieram nim włoszczyznę, kroję nim jakieś drobne rzeczy i jest taki do wszystkiego. Obieraczka, tarka to są świetne gadżety do kuchni. Oprócz tego, że możemy nią obrać warzywa na włoszczyznę czy różne owoce, to jest bardzo fajna rzecz do dekoracji, bo wystarczy w taki sposób pokroić całą marchewkę albo ogórka i zrobić z tego jakieś różyczki, jakieś kwiatuszki. Też jest oszczędność czasu duża, a efekt podania jest nieprawdopodobny. Małe nie znaczy gorsze. Bardzo fajnie sprawdzają się takie silikonowe rzeczy. Ja bardzo długo nie miałam takiego pędzelka i wydawało mi się, że jest to zbędne. Okazuje się, że nawet tam się nie wydaje, jak często tego potrzebujemy. Świetnie się sprawdza do robienia naleśników, tego oleju zazwyczaj jest za dużo, albo do ciast francuskich, jak tam jakieś bułeczki robimy i potrzebujemy to zwilżyć. Naprawdę jest wiele zastosowań i jest to też niedroga rzecz. Takie mamy szczypce, bajecznie się sprawdzają do wszelkiego rodzaju mięs, żeby je przerzucić na przykład. Wtedy ten sos nie wychodzi i to mięso jest cały czas takie wilgotne i fajne do ciast, do nakładania różnych rzeczy, do sałatek, także warto jest takie małe szczypce sobie zakupić. Ja kiedyś miałam duże, ale w ogóle z tych dużych nie korzystałam. Ręcznik papierowy, folia aluminiowa, papier do pieczenia, takie torebki, to jest świetna sprawa, na przykład do mrożenia różnych rzeczy, ziół, wszelakich. Pamiętajcie tylko, jeżeli mrożycie zioła, żeby ich wcześniej nie myć. Bardzo duża oszczędność czasowa, dlatego że ja wszystko wykładam tym papierem, bardzo często też używam takich jednorazowych foremek, bo nie trzeba tego zmywać i to ułatwia życie. Zamiast zwykłych jednorazowych torebek do lodu możemy kupić sobie taki pojemnik, który równie dobrze w fajny sposób też można podać. To nie musi być wcale drogie, ale bardzo efektowne. Na przykład możemy wlać tutaj trochę wody, dodać jakieś kwiatki albo liść bazylii, na chwilę zamrozić, dolać więcej wody i mamy bardzo fajne kostki, które super wyglądają od dzbanku. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja przez wiele, wiele lat nie miałam młotka, a on sprawdza mi się rewelacyjnie. Fajna opcja na lato to jest taka siatka, którą możemy nałożyć na ciasto, na jakieś truskawki, na warzywa, owoce, żeby muszki nam nic nie zjadły, żeby muchy nam nie przylatywały. Też tania rzecz, bardzo dużo na rynku jest takich składanych siatek, ale to mi się podoba, bo ona jest taka bardzo stabilna i nic się mi z tym nie dzieje. Zajmuje trochę miejsca, ale można też nauczyć się jakoś to przechowywać. To jest może dla Was głupie, ale sitko to jest świetny gadżet przede wszystkim do odcedzania różnych rzeczy, makaronów, do mycia warzyw i owoców, do płukania, do wyławiania na przykład pierogów, też używam. Świetna sprawa, to jest rzecz, z której korzystam najczęściej i może jest to oczywiste dla Was, ale dla mnie jest to rzecz, która absolutnie zawojowała moją kuchnię. Jest to chyba najbardziej wielofunkcyjny gadżet, jaki jest, bo to też może służyć do przesiewania mąki, jeżeli chcecie ominąć tamten gadżet. Może służyć właśnie do wyławiania, do na przykład zalewania tutaj czekolady gorącej czy jakiegoś karmelu i to nam zastyga i wtedy robimy sobie jakieś tam super wariacje, dekoracje na lodach czy tam na deserach, także wiele zastosowań. Jeżeli macie dzieci, jest to świetna sprawa, to jest taka mata, która ma tutaj przystawki, kładziecie to na stół albo na jakiś krzesełko w jakiejś restauracji, dziecko sobie normalnie je, nie brudzi się, bo tutaj wszystko mu spada. Możecie to z powodzeniem wytrzeć, złożyć, zabrać w podróż, to też bardzo fajnie, zobaczcie, się składa i zamyka. Zajmuje mało miejsca, jest praktyczne i pomysłowe. O plastikowych pojemnikach to już Wam nawet nie wspominam, bo wiecie, że ja je uwielbiam i one świetnie się sprawdzają do przechowywania różnych rzeczy w kuchni. Można sobie wcześniej coś pokroić, schować je do pojemników i później tylko wyjmujemy i na przykład tworzymy sałatkę. Tutaj mam też taki fajny pojemnik do przechowywania sałatek lub różnych rzeczy. On jest, można powiedzieć, taki dwupoziomowy, więc też możecie tutaj coś zrobić obiad i schować sobie na drugi dzień. Trzy rzeczy, powiedzmy tutaj jakąś kaszę, makaronę, mięso, sałatkę i to wszystko zamknąć, wsadzić do lodówki i mamy już gotowy obiad na następny dzień. Kochani, to tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się do czegoś przydał, że Wam pomógł. Jeżeli macie też jakieś gadżety, o których chcielibyście powiedzieć i się podzielić, to dawajcie koniecznie znać. Następny film może będzie o sprzętach, jeżeli będziecie mieć ochotę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!